Czwarte Q&A. W końcu. W końcu. Już tyle razy próbowaliśmy nagrać i w końcu nam się udało. Ale zanim przejdziemy do pytań, mamy ogłoszenie drobne, mianowicie pojawiło się w sklepach wydanie Split na Blu-rayach oraz DVD. I tutaj, w małym rogu, małym druczkiem, jest też nasze logo. Ci, którzy śledzą nasz fanpage, już na pewno o tym wiedzą. No i w związku z tym, że mamy taki patronat, to rozdamy wam kilka egzemplarzy tego filmu, więc poczekajcie do końca materiału. Tak, patronujemy. Planowaliśmy ogłosić to już dawno temu, ale nigdy nam się nie udawało, bo albo wylatywał ten fragment, albo cokolwiek. W każdym razie, nie pytajcie nas nigdy w komentarzach o to, czy zrecenzujemy film X, czy zrecenzujemy film Y, bo my tego nie wiemy. Z reguły idziemy na film, jeżeli chcemy o nim rozmawiać po obejrzeniu filmu, no to wtedy pojawi się recenzja i tyle. Poza tym, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie mamy plany recenzenckie, to wbijajcie na nasz fanpage, bo zwykle tam to ogłaszamy. Co myślicie o decyzji Davida Finchera i wyreżyserowania drugiej części World War Z? Jesteście zaskoczeni? Spodziewacie się dobrego filmu? Czy podobała wam się jedynka? Ja nie jestem zaskoczona, bo Fincher nieraz pokazał, że może jakieś, powiedzmy, bawić się gatunkowo w swoich filmach. Poza tym David Fincher i Brad Pitt to zawsze zwiastuje dobrze. Tak. I wydaje mi się, że Brad Pitt namówił Finchera do tego, żeby to zrobił, bo innej opcji tutaj nie widzę, bo jakby pierwsza część nie jest do końca udanym filmem. Natomiast w tym duecie właściwie zawsze... Prawie zawsze. Prawie zawsze poza Benjaminem Buttonem jest dobrze, więc no ja czekam. Poza tym wszystko, co wychodzi spod łapek Finchera, jest przeze mnie oczekiwane. Bardzo ważne jest to, że pierwszy film miał bardzo duże problemy realizacyjne i na etapie kręcenia był problem z trzecim aktem. Skończył się budżet i zrobiono go znacznie skromniej niż miał być w założeniach zrobione. I mam nadzieję, że Fincher po prostu przy okazji produkcji drugiego filmu, jeżeli faktycznie do tej produkcji dojdzie, no to będzie trzymał twardą ręką to wszystko i będzie to jego autorska wizja. Mam taką nadzieję, bo to może być coś nowego, w sensie film o zombie od Davida Finchera. Ja jestem na tak. Jakie macie zainteresowania poza filmami i grami? Jakie macie spojrzenie na muzykę? Czy chodzicie na koncerty lub byliście na festiwalach, na przykład Open Air lub Off? Strasznie dużo pytań w jednym pytaniu. No tak, ale no ogólnie to jest temat o muzykę. Jakie są nasze w ogóle pasje, fascynacje? Wydaje mi się, że większość ludzi współcześnie w ogóle interesuje się muzyką. Nie ma czegoś takiego, że muzyka mnie nie interesuje. No w ogóle. No. My akurat mamy dosyć zbliżony gust. Powiedzmy, że mamy tę wspólną pulę artystów. Tak. A z tym, że Dawid zwykle odchodzi w stronę, powiedzmy, bardziej hip-hopową, a ja w stronę rockową. Ale mamy ten wspólny mianownik i tam jest ostatnio na przykład Gorillaz. Na przykład. Bardzo chcieliśmy wybrać się na koncert, ale oczywiście nie pykło. Gratulacje. Świetnie to zostało przeprowadzone. Bo ja bym bardzo chętnie za ten bilet zapłaciła. Znaczy tak, mamy na pewno taki etap w swoim życiu, gdzie pasjonowaliśmy się dokładnie takim samym rodzajem muzyki, ale mamy też większy etap w swoim życiu, w którym zupełnie inną muzykę łykaliśmy. Bo wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że my się wywodzimy z innego muzycznego świata, a dopiero się spotkaliśmy gdzieś. Po drodze, tak. Jeżeli chodzi o takie hip-hopowe zespoły, to ja bardzo, bardzo wsiąkłem w klasyczny True School. W każdym razie polecam wam takie rzeczy jak Blackstar, Talib Kweli, Mos Def, Canyon Linguists, Blackalicious, The Roots i tak dalej. Jeżeli chcecie, powiedzmy, poznać ukierunkowanie muzyczne. Ja pisałam magisterkę o BTS-ach, Queen i Doorsach, więc podejrzewam, że wiecie, jakie mniej więcej są moje. Także pozdrawiam. Czy planujecie jakichś potomków? No dlaczego nie? Na pewno będą kiedyś po drodze jakieś Pokémony, które będziemy obserwować, jak ewoluują. Kiedy i jak stwierdziliście, że warto nagrywać materiały na YouTubie? To jest takie pytanie, które się pojawia co jakiś czas, odsyłamy do poprzednich Q&A, bo nie będziemy powtarzać się 300 razy dokładnie na ten sam temat. Ja generalnie nigdy tak nie stwierdziłam, więc... Silno ręki wzięły ją rok temu dla okupu i tak już została, nie? Jak długo zamierzacie się udzielać jako sfilmowani? Jaką przyszłość ma kanał? Co z waszą emigracją? To nie jest cudowne. Co z waszą emigracją? Emigracja prędzej czy później nastąpi. Nie wiemy, czy z Krakowa do innego miasta, czy w ogóle z Polski gdzieś, gdzie będzie nam lepiej. Rozważamy Gdańsk i Cieszyn. A co ze sfilmowanymi? No, sfilmowanie będą takiej trwać lub zupełnie innej formie trwać. Bo mamy pewne plany dalekosiężne. Jesteście nam w tym potrzebni, bo musi nas ktoś oglądać.
ale mamy plany i na pewno się w jakiś sposób rozwiniemy. Jeżeli będziemy robić jakieś projekty poboczne, na przykład coś pisać, albo kręcić, albo coś, no to pewnie to będzie nam spędzało sens powiek. W pewnym momencie po prostu sfilmowani będą projektem pobocznym, który będzie tam sobie, będzie. Ale raz na jakiś czas będzie wychodził jakiś film, o którym na pewno będziemy chcieli pogadać, więc to nie będzie tak, że żadnych filmików na kanale nie będzie. Ale to jeszcze to są dalekie, plany na 5-10 lat, także spokojnie. Także spokojnie. Najpierw dobijmy do 100 tysięcy subskrypcji, wtedy będę spał spokojnie, będzie bardzo miło i w ogóle. Jak często zdarza wam się oglądać filmy, nie liczą się powtórki, których nie recenzujecie na kanale? I czy bywa tak, że nie podejmujecie się recenzowania ze względu na zbyt trudną tematykę filmu, jej niszowość lub niezrozumienie intencji twórców? W ogóle niezrozumienie intencji twórców to jest strasznie dziwne sformułowanie, bo nie sądzę, że z tego powodu ktokolwiek, kto, nie wiem, recenzuje film bądź jest krytykiem filmowym, mógłby nie podjąć się tego zadania. Ja jestem krytykiem filmowym i nie ma opcji, żeby nastąpiło coś takiego, że nie zrozumiałam intencji twórców. To znaczy po prostu, że źle została ona przedstawiona w filmie. I tyle. Może być tak. Jeżeli chodzi o niszowość, o trudny temat, jest tak, że często pozostawiamy jakiś film bez oceny. Jeżeli tak jest było, powiedzmy, ze sceną ciszy, wtedy oceniałeś to jeszcze z Jackiem, ale ja też byłam... Po tej stronie, żeby bez oceny. Po tej stronie, żeby tego filmu nie oceniać, żeby o nim porozmawiać, ale zostawić jakby ocenę gwiazdkową komuś innemu, kto chce to zrobić. A jeszcze to pytanie na początku, jak często zdarza wam się oglądać filmy, których nie recenzujecie na kanale? Powiem tak, coraz częściej, teraz, bo naprawdę mieliśmy ogromny problem z tym, żeby oglądać cokolwiek w domu, ponieważ dotychczas mieliśmy telewizor, który należy do właścicieli i to jest 32-calowy HD Ready, więc jakość jest dużo chętniej chodziliśmy do kina i ocenialiśmy filmy, które są premierami, bo nie mieliśmy na czym oglądać dotychczas, po prostu. Teraz już mamy, o tym dowiecie się w następnych odcinkach, ale w każdym razie zaczęliśmy sobie robić powtórki. Ale właśnie chodziło o filmy, które nie są powtórkami. Tak, a no filmy, które nie są powtórkami. No rzadko. Rzadko, chyba że są to jakieś produkcje, które nie mają dystrybucji kinowej i nie chcę tutaj wymieniać kolejny raz tego samego serwisu, ale pewnie wiecie, o co chodzi. Filmy, które dla mnie są powtórkami, dla Dawida są pierwszym seansem i odwrotnie. A dlatego trudno jest nam policzyć, ile oglądamy filmów, które nie są powtórkami, bo ja na przykład nie widziałam nigdy drugich Piratów i ostatnio ty powtórzyłeś i obejrzałam pierwszy raz, więc... No, albo Planety Małp, nie? Na przykład. No. Co myślicie o cenach biletów do kina, czy są drogie? W multiplexach bywają drogie, szczególnie seanse 3D, szczególnie właśnie te jakieś... W weekend. Tak, szczególnie w weekend dla dorosłych, kiedy nie masz żadnych zniżek. Znaczy, to jest ja współczuję koszt. Ludziom, którzy faktycznie chcą się wybrać na porządny seans, porządnej jakości do multiplexu w weekend z całą rodziną, bo na to można spokojnie wydać 200. Są te bilety trochę za drogie, ale z drugiej strony dostajemy naprawdę niesamowitą jakość obrazu. Jest to swego rodzaju rozrywka, na którą być może nie każdy może sobie pozwolić, ale z drugiej strony jest to też wtedy święto. Tak, tak, takie wydarzenie. Być może to jest potrzebne i tyle. A jeżeli ktoś pochłania filmy, nie wiem, kilka razy w tygodniu, to są kina studyjne, do których też można się wybrać. Te bilety są dużo, dużo tańsze. Nie wiem, można zobaczyć choćby, jeżeli jesteście z Krakowa, repertuar Kina Arts. Tam właściwie codziennie można dorwać jakąś zniżkę, powiedzmy. Jest jakiś tani poniedziałek, tego typu rzeczy. A poza tym, jeżeli nawet jesteście widzami multiplexowymi, no to istnieją takie rzeczy jak Cinema City Unlimited, gdzie możecie sobie po prostu subskrybować swoje bilety i to znacznie jest tańsza opcja dla osób, które naprawdę chodzą kilka razy w miesiącu do kina. Czy macie film, który powinien dostać remake? Remake'ów jest już tak dużo, że jeżeli ktoś zaproponuje coś ciekawego, to ja wtedy chętnie będę klaskał. Ale jeżeli kolejny raz dostaniemy przeróbkę klasyka, który nie jest potrzebny... Łatwiej mi jest właśnie powiedzieć, które filmy na pewno nie powinny dostać według mnie remake'ów. A tutaj obrócę to pytanie. Co myślisz o remake'u Scarface z Diego Luną? I podobno za kamerą stanie David Ayer, ten sam, który zrobił Suicide Squad, ale też zrobił Training Day i na przykład Harsh Times. Więc to jest spoko reżyser, tak znaczy, ja lubię Diego Lunę. Kocham wersję Scarface'a, która też jest remake'iem, albo wersję z Alem Pacino. I ona będzie dla mnie tą wersją, ale
nie zmienia to faktu, że jest remake'iem już. Tak. Więc kim bym była, gdybym odrzucała kolejną wersję z Diego Luną, bo być może ta historia zostanie pokazana w tak zupełnie inny sposób i z tak zupełnie innym bohaterem, to się jakby nie ma co obrażać tak naprawdę, że o nie, ktoś rusza mój ukochany film. Dobra, to zależy po prostu, jeżeli ktoś ma dobry pomysł, wie jak to zrealizować. Ktoś ruszy Ojca Chrzestnego, który jest klasyką i naprawdę nie ma tam nic do dodania, bo nie ma. Ale już na przykład nie mam problemu z Królem Lwem, który jest dla mnie absolutnie najcudowniejszym filmem dzieciństwa, jednym z najcudowniejszych filmów ever. Ale czekamy na nową wersję i filmową. I czekamy, właśnie czekamy bardzo i to też będzie remake. I co? Ale wiesz co, nie czekalibyśmy tak samo, gdyby Księga Dżungli się nie udała. Nie czekalibyśmy też, gdyby nie było w obsadzie Glovera, no umówmy się. No tak. Wydaje mi się, że każda kolejna wersja, jeżeli wezmą się za nią odpowiedni ludzie, którzy mają na to pomysł, może tylko coś dodać do świata kina, a nie odebrać. Czasami na Filmwebie, na różnych forach dyskusyjnych pojawia się argument: ty się nie wypowiadaj, obejrzałeś tylko 200 filmów. Czy zatem waszym zdaniem istnieje jakaś określona granica, od której można zacząć wyrażanie swojej opinii, czy początkujący kinomani mają ograniczać swoje komentarze? Owszem, zdarzają się perełki i ktoś błyśnie niezbyt błyskotliwą wypowiedzią, ale z drugiej strony pewne tematy nie wymagają jakiejś szczególnej znajomości materiału, są tylko kwestią gustu. Dobra, generalnie o filmie może się wypowiadać każdy i internet od tego służy. Jeżeli dobrze uargumentujesz swoje zdanie, to w ogóle... Spoko. Spoko? To jest śmieszny case, bo ja nie za bardzo korzystam z Filmweba, to znaczy mam tam konto, ale podejrzewam, że nie mam ocenionych nawet 100 filmów, ponieważ nie bawi mnie ta zabawa. A jednocześnie z drugiej strony mam dyplom tego, że skończyłam studia kierunkowe, które pozwalają mi, kurde, profesjonalnie oceniać filmy. No i co? I mam się nie wypowiadać, bo... mam ocenione mniej niż 100 filmów na Filmwebie, tak? O filmie może mówić absolutnie każdy, ale nie każdy może powinien. To znaczy, niektórzy rzucają ogromnymi ogólnikami i ogranicza się to tylko i wyłącznie do jednego. My tam też się czasami zdarza, no bo wiecie, to jest format dyskusyjny, spontaniczny, te sprawy. Ale po prostu, jeżeli znajdujesz w tym jakąś radość, satysfakcję, to kurde, wyrażaj swoją opinię, jeżeli lubisz po prostu ją wyrażać. Jeżeli znaczy, obejrzałeś jeżeli film i chcesz się podzielić. Masz coś do powiedzenia faktycznie, a nie mi tam się podobało. To jest komentarz, który absolutnie nic nie wnosi do absolutnie żadnego materiału. Czy to jest recenzja, czy to jest, nie wiem, jakikolwiek news. Nic. Idziesz na film rozrywkowy, to musisz wyłączyć myślenie i bawiłbyś się dobrze. Pozdrawiamy. Co tam? Wpadniecie na herbatę wreszcie? Janku? Tak. Ja myślę, że to będzie pytanie na koniec w tym odcinku Q&A, a na resztę pytań, które się pojawiły na fanpage'u, odpowiemy w następnym odcinku. Na którym aktorze najbardziej zawiedliście się, a o którym z biegiem czasu zmieniliście zdanie na lepsze? Na którym aktorze się najbardziej zawiedliście? I tutaj ja bym najpierw to pytanie. Johnny Depp. Było blisko, ale tak. No, ale tak, zgadzam się z jednym i z drugim, Johnny Depp i Robert De Niro. Przy czym tak jak De Niro, powiedzmy, jeszcze mogę chwilami zrozumieć, bo po prostu gra w złych filmach, ale no nie wiem, zarabia na wnuczki. Mimo tego, że gra w złych filmach, to gra w tych złych filmach dobrze. Natomiast Johnny Depp, no teraz jest tylko gorzej. Panie, co tu się objeb... Okej, w porządku, kiedy gra Jacka Sparrowa, to pewne rzeczy można przykryć tym, jaką postacią jest Jack Sparrow, ale... No, no cóż, ja już dawno nie widziałem go w roli, która wymagałaby czegoś więcej niż wymyślnej charakteryzacji, głupich min, bo do tego się ogranicza teraz bycie Johnnym Deppem. To znaczy pojawiam się i znikam, taka rola magika. To jest dokładnie ten sam przypadek, jaki był z Timem Burtonem po roku 2000. Myślę, że od czasu Dużej Ryby, pomijając oczywiście animacje poklatkowe, naprawdę z Burtonem było kiepsko. I no ostatnie, co się wydarzyło, to były Wielkie Oczy, były nawet spoko, chociaż to też nie był wybitny film. No ale dobra, no nikogo mimo wszystko nie spisujemy na straty. Oczywiście, że nie. Shyamalan też kręcił Paździerze, a nagle Wizyta spoko, nagle Split reklama spoko, więc wiecie, no każdy ma szansę. No nie wiem, czy Nicolas Cage wyjdzie ze swojego dołka, ale też ma szansę. No przecież w Kick-Ass na przykład pokazał, że jest, nie potrafi zagrać dobrze. Ale w drugą stronę. O kim zmieniliśmy? że ktoś... na lepsze. No to mówię, Shyamalan. Reklama. No ale chodziło chyba o aktora. Channing Tatum.
Na samym początku uważałem, że to jest straszne drewno, nie aktor, a potem się pojawiły takie rzeczy jak Ave Cesar, 21 Jump Street, w których i Foxcatcher przede wszystkim, w których naprawdę pokazał klasę. Ja też tak mam z Chrisem Pine'em teraz. Teraz tak. Bo okay. No, on był takim po prostu ładnym chłopcem z niebieskimi oczami i tyle. A teraz ostatnio i właśnie w Hell or High Water pokazał klasę i w Wonder Woman wydaje mi się, że jest to najbardziej emocjonalna rola. I charyzmatyczna też. Widziałam do tej pory, tak. I najbardziej go lubię po prostu na ekranie w tej roli. A ja jeszcze dalej pójdę. Ben Affleck. Ben Affleck przez lata grał w takich rzeczach typu Armageddon, Pearl Harbor i mam dosyć Bena Afflecka. A potem okazało się, że nie tylko potrafi zagrać, ale także wyreżyserować i potrafi wyreżyserować sam siebie. On jest lepszym reżyserem niż aktorem nadal. Też sprawdza się na przykład na drugim planie, na przykład w Buntowniku z wyboru. Też był okej, okay, naprawdę okej, okay. Tam jeszcze Casey Affleck był też raczkujący. Jak samemu się robi film, to trochę inaczej wygląda. No, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ale teraz oczywiście przechodzimy do bloku reklamowego, czyli konkurs. Mianowicie, mamy dla was do wygrania... Dwa egzemplarze DVD z filmem DVD? Split. Oraz jeden egzemplarz na Blu-ray. Z filmem Split oraz z moim logo z filmowania. Przypomnijmy, bo to jest najważniejszy dodatek na tych płytach. Tak, i tych płyt nie możecie nigdy otworzyć, ponieważ folia. Nasze logo jest na folii. Co trzeba zrobić, żeby w ogóle wygrać te filmy? Albo jeden z tych filmów? Musicie nam po prostu na adres mailowy, który będzie gdzieś tutaj. Konkurs, małpa, sfilmowanie TV, jak zwykle. Wysłać jak najbardziej kreatywną odpowiedź, nie musi być w formie pisemnej. Dlaczego to właśnie wam powinniśmy wysłać egzemplarz tego filmu? Ta-da! Takie proste. Może to być historyjka, może to być komiks, może to być cokolwiek. W każdym razie... Rysunek, malunek, może to być film. My bardzo cenimy pisemkę. Kreatywność, więc im bardziej nas zaskoczycie, im bardziej traficie w nasze gusta, tym po prostu macie większe szanse na to, że jeden z tych egzemplarzy poleci do was. I będzie miejsce pierwsze, czyli miejsce na Blu-ray oraz dwa miejsca wyróżniające. To by było na tyle. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś pytania, które tutaj nie padły, to oczywiście możecie zostawiać je w komentarzach pod materiałem, a my widzimy się niedługo w piątym Q&A, które będzie właśnie dotyczyć pytań z fanpage'a tym razem. Także do zobaczenia. Do zobaczenia.